Budowane na nadbobrzańskim bulwarze miejsce do sportowego i rekreacyjnego spędzania czasu wymaga odpowiedniego skomunikowania z miastem, leży bowiem za śródmiejską obwodnicą. Starania o utworzeniu w jej ciągu przejścia dla pieszych nie dawały przez długi czas rezultatów, ale doszło jednak do rozwiązania tego problemu. No, udało się, bardzo dobra rozmowa z panią dyrektor generalnej dyrekcji, później wizyta specjalisty od bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustalenie ostateczne, że będzie przejście wzbudzane tak, żeby z jednej strony nie hamować ruchu w sposób nadmierny, ale z drugiej zabezpieczyć możliwość przejścia na drugą stronę ulicy w miejscu, które będzie widoczne. Także cieszę się bardzo, że to się udaje, bo radni podnosili wielokrotnie temat skomunikowania tego terenu z resztą prawobrzeżnej części miasta. I właśnie uzyskanie tej zgody było powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, by móc zapewnić rozpoczęcie budowy przejścia i jej zakończenie zsynchronizowane z oddaniem do użytku urządzeń na bulwarze nad Bobrem. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i planujemy na początku, w pierwszej dekadzie sierpnia, oddać pierwszą część tego zadania, czyli tory pantrakowe, place zabaw, place wspinaczkowe już do użytku. Wtedy też ma być gotowe przejście dla pieszych, które umiejscowione będzie w okolicach obecnego skateparku. Przejście będzie miało sygnalizację świetlną, która będzie działała podobnie jak sygnalizacja na ulicy Jeleniogórskiej przy Leśnym Potoku. Będzie to sygnalizacja bramowa, będzie to przejście doświetlone dodatkowo, będzie to przejście sterowane kamerą i programem, czyli nie będzie stałego programu, będzie to przejście wzbudzane, ale jednocześnie sygnalizacja będzie mogła, tak będzie zaprojektowana i wykonana, będzie mogła przerywać tok pojazdów jadących od ronda przy ulicy Zgorzeleckiej. W sprawie budowy przejścia pojawiło się pytanie radnego, które dotyczyło możliwości innego rozwiązania problemu komunikacji bulwaru nad Bobrem z resztą miasta. Czy w ogóle była taka przewidywana możliwość, jak wybudowanie estakady takiej nad tą główną nitką? Takie jest taka, która umożliwiałaby też poruszanie się na wózeczku, na przykład osób niepełnosprawnych. Tak, taką możliwość rozważaliśmy, tylko że mały problem. Oprócz ciągu małej obwodnicy ulicy Wróblewskiego jest jeszcze ulica Dolne Młyny. Sam chodnik wzdłuż ulicy Dolne Młyny, z uwagi na posesje tamże położone, bardzo wąski, czyli praktycznie biorąc tą kładkę należałoby urządzać aż od ulicy Bohaterów Getta. Rozwiązanie takie przewyższałoby znacząco nakłady, które będą potrzebne na budowę przejścia i sygnalizacji i byłoby zbyt kosztowne. W uchwale dotyczącej przejścia jest mowa o 148 tysiącach złotych na ten cel. I właśnie kosztów dotyczyło kolejne pytanie. Wydajemy te pieniądze z pierwszego etapu budowy Jagiellonów. Z tego co zapewne państwo sobie przypominacie, tam na pierwszy etap było 420 tysięcy budowa Jagiellonów. I tu powstaje pytanie, czy to finansowanie, które przesuwamy w tej chwili na realizację tego przedsięwzięcia, nie zagrozi realizacji tamtego? To jest najprostsza, najkrótsza ścieżka znalezienia finansów na to zadanie. Oczywiście ograniczenie środków na Jagiellonów powoduje, że ulica Jagiellonów może zostać zagrożona. My jesteśmy w tej chwili na etapie projektowania ulicy Jagiellonów, stąd podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, wierząc, mając przekonanie, że w momencie, kiedy dokumentacja będzie już wykonana na ulicy Jagiellonów i w momencie, kiedy będziemy ogłaszali przetarg, gdzieś około sierpnia, środki na uzupełnienie zadania Jagiellonu się znajdą. Radny Eugeniusz Jabłoński pytał też o wzrost kosztów na budowę przejścia w porównaniu do podobnych inwestycji sprzed kilku miesięcy. W odpowiedzi wskazano na to, że generalnie wzrosły koszty wszelkich inwestycji, które są obecnie realizowane w kraju. Czy nie warto też pomyśleć, idąc z przykładem ulicy Jeleniogórskiej, żeby też ta sygnalizacja spowalniała ruch, jeżeli kierowcy przekraczają prędkość, zapala się czerwone światło? Bo tam niestety kierowcy nie przestrzegają prędkości, a było już kilka właśnie wypadków. Dokładnie tak. Ja mówiłem, że będzie to
tożsama, ale nie taka sama. Tożsama dlatego, że właśnie będzie zmiana organizacji ruchu, tak jak jest na Jeleniogórskiej, a nie taka sama dlatego, że sygnalizacja będzie jeszcze powodowała przerwanie potoku pojazdów. Tak, tam, tak planujemy. Uchwały o budowie przejścia i sposobie jej finansowania były głosowane na sesji i zyskały jednogłośne poparcie wszystkich obecnych radnych.